powinniśmy dokończyć reformę systemu sprawiedliwości i sądownictwa. Niestety te zaproponowane przez obecną władzę zmiany, one są tylko leczeniem tyfusu gangreną. Nie wprowadzają tak naprawdę żadnych zasadniczych zmian. My jako Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin proponujemy, aby w Polsce wprowadzono ławy przysięgłych. To jest pomysł, propozycja powrotu do tego, co mieliśmy w II Rzeczypospolitej, ale też jest między innymi chyba w Stanach, ale też do systemu, który jest w krajach anglosaskich. Z tym, że my proponujemy, aby w ławie przysięgłych było 13 sprawiedliwych, którzy wydawaliby wyroki w imieniu społeczeństwa i w poczuciu sprawiedliwości, prawdziwym poczuciu sprawiedliwości, którego dzisiaj przed sądami w Polsce bardzo często brakuje. Jak oni byliby wybierani, ci sędziowie sprawiedliwości, jaką władzę? To jest kwestia otwarta. Oni przede wszystkim decydowaliby o winie lub niewinności każdego obywatela, niezależnie od sędziego. Sędzia byłby tylko i wyłącznie arbitrem, który prowadzi rozprawę sądową, a na końcu po orzeczeniu wydanym przez ławę przysięgłych wymierza wyrok zgodnie z kodeksem karnym lub cywilnym. Wówczas, gdybyśmy wprowadzili, powrócili do ław przysięgłych, to społeczeństwo, to naród sprawowałby wymiar sprawiedliwości w naszym państwie. I nieprawdą jest to, co mówią niektórzy politycy w Sejmie z prawej czy lewej strony, że do tego potrzebna byłaby zmiana konstytucji. Nic bardziej mylnego. Artykuł 182 Konstytucji mówi wprost, że kwestiami wymiaru sprawiedliwości zajmują się, czy podlegają te kwestie obywatelom i jest to unormowane w drodze ustawy. A zatem skoro artykuł 182 Konstytucji mówi, że ustawa reguluje kwestie wymiaru sprawiedliwości, który jest sprawowany przez obywateli, więc można to zrobić zwykłą ustawą bez zmiany konstytucji. To Sejm może zadecydować o wprowadzeniu właśnie ław przysięgłych. I wówczas rzeczywiście ukrócilibyśmy samowolę sędziowską, która dzisiaj jest, no niestety, tak wielka i szeroka w wymiarze sprawiedliwości. Widzimy bunt sędziów, widzimy politykowanie sędziów, sędziowie w Polsce. Ale to, co pan prezydent zrobił, przepraszam, ale zabytową ustawę, żeby TVN nie był w rękach amerykańskich, ale zgodnie z dyrektywą unijną powinien być przynajmniej do ponad 50% w Unii Europejskiej. Ale zobaczmy, co pokazuje cały czas jednego sędziego z Olsztyńskiego, który doprowadził do tego, że facet, który miał duży majątek, za grosze mu sprzedano. No bo tak dzisiaj wygląda to nagłaśnia tych. Tak właśnie dzisiaj wygląda sprawiedliwość po polsku, czyli niesprawiedliwość, której doświadczają obywatele i wielka krzywda, która się dzieje Polakom przed naszymi sądami, bo ciężko mi powiedzieć polskimi sądami, bo one bardzo często orzekają przeciwko interesowi Polski albo często orzekają przeciwko interesowi Polaków. A zatem ławy przysięgłych uzdrowią na pewno wymiar sprawiedliwości, a przede wszystkim ograniczą samowolę sędziowską i ich arogancję, które doświadczają Polacy na salach rozpraw. Ale co więcej, by się powoływało, kogo by się wyznaczało, kto by wyznaczał tych sędziów? Jeśli chodzi o ławę przysięgłych, ławników, byliby oni powoływani w drodze losowania z okręgu, w którym znajduje się dany sąd. To jest najlepsza, najbardziej sprawiedliwa metoda poprzez losowanie. Także każdy, kto nie miał konfliktu z prawem, kto nie miał wyroku skazującego, mógłby w drodze losowania zasiadać w takiej ławie przysięgłych, która, i to jest kluczowe, wydawałaby wyroki w poczuciu sprawiedliwości, społecznej sprawiedliwości.